No i zacząłem pojedynek pomiędzy Chojnowskim i Chmielem. Pojedynek, który być może zadecyduje tutaj o zwycięstwie w tym spotkaniu, na pewno zadecyduje o podziale punktów. Jest punkt dla Chojnowskiego. No i teraz punkt dla Chmiela. Ale szybki serwis. 4-1. No i to, co Chojnowski lubi. Chojnowski lubi. No i wymiany, ta wymiana była krótka. No ale na szczęście dla Patryka Chojnowskiego zakończona sukcesem. Teraz w taśmę Chojny. Ależ zakręciło tą piłeczką. Przepraszam, jest 3-5 oczywiście. No i teraz kolejny mocny atak. 4-5. No i ta piłka przeszła po taśmie. Trafiła w pole, a nie zebrał jej Chmiel. Tutaj proszę, zaatakował właśnie po taśmie z tą piłkę Patryk Chojnowski. No i proszę, pomylił się z tego backhandu Paweł Chmiel. No i Chmiel lekko poddenerwowany. I teraz 7 punkt dla Chojnowskiego. Siedem, sześć. Podaje Paweł Chmiel. Chojnowski teraz tak tylko pokręcił głową po tym uderzeniu. Po tym, jak musiał się bronić tym backhandem. Ale tutaj próbował zablokować to uderzenie. Sięgnął tą piłkę. No i teraz niewiele brakowało. 8-7. Po 8. Ucieszył się Chojnowski. No i mocno przyłożył teraz Patryk Chojnowski. Zdobył 9 punkt. Odrzucony od stołu Paweł Chmiel. No i to co? Ma ta potężna bomba w swoje ręce, którą ma Patryk Chojnowski. Sprawiła teraz, że to właśnie Chojnowski zdobył punkt.
Teraz przez moment. Gra na Beckhama. No i jest to 10 punkt dla Patryka. Proszę tutaj backhand, no i do forehandu, no i w tym forehandzie lepszy okazał się Patryk Chojnowski. Jest set dla Chojnowskiego. 11 do 8. Patryk Chojnowski prowadzi 1 do 0 z Pawłem Chmielem. No i wracamy do spotkania Chojnowski Chmiel. Przy stanie 1 do 0. No i teraz trafił w stół Chmiel. Zobaczmy to jeszcze raz, tak szczęśliwie. Dużym szczęściem można teraz mówić. Chmiel. Ale już szybciutka odpowiedź Chojnego. Mistrz paraolimpijski z Londynu. Mistrz Europy niepełnosprawny. Teraz ta piłka znowu przeleciała po taśmie na pole Chojnowskiego. No ale teraz Chojnowski zdobywa punkt. Na Chojnowski jest oklaskiwany przez kilku piłkarzy Olimpii Grudziądz, którzy oglądają również to dzisiejsze spotkanie. Jest młody Górka Łabęcki, Darek Kurs. Oni mieszkają tutaj oczywiście nad halą Olimpii, tutaj mają swoje pokoje, trenują w stadionie, który, na stadionie, który znajduje się za naszymi plecami. No, przepraszam, teraz jest 4 do 2. Na prowadzenie wychodzi Chmiel. No i teraz punkt dla Patryka. Mamy net. Ależ ładna wymiana. I zobaczą to za chwilę Państwo jeszcze raz. Taka szybka wymiana, no i nie zdążył Patryk Chojnowski. Ale teraz Chojnowski zdobywa 4 punkt. No i kolejny punkt dla Patryka. Doprowadził do stanu po 5. No i jest kolejny punkt dla Chojnowskiego.
net. No i piłka spadła za pole gry. 7-5 prowadzi Patryk Kołnowski. Proszę zobaczyć, jaka potężna bomba w wykonaniu Chojnowskiego, no i nie zdążył się wybronić Paweł Chmiel. Jest 8 punkt dla Chojnego. Dziewięciu do pięciu. Ale seria w wykonaniu Chojnowskiego. No i jest 10 punkt. Ta piłka wpadła w sam kant stołu. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. No, odbiła się od kantu. No i jest koniec. 11 do 5. Patryk Chojnowski na prowadzeniu. 2 do 0. Za chwilę Chojnowski będzie przed wielką szansą na zakończenie tego spotkania. Chojnowski na prowadzeniu 2 do 0, no i zdobywa pierwszy punkt Chojnowski. 1 do 0. Drugi punkt dla Chojnowskiego. Mieli się Chmiel. 3-0, no i o czas prosi Tomek Lewandowski. Do zera. No i wracamy po tej przerwie. Jest punkt dla Chmiela. Zaatakował Chojnowski. A taki leciutki był to atak. Ale znalazł to miejsce, gdzie był odrzucony od stołu. Chmiel, teraz Chmiel, też szybki serwis, szybki, długi serwis.
ładna akcja. Teraz piękna akcja na końcu Chmiela. No, ma się z czego cieszyć Paweł Chmiel. Zobaczmy jeszcze raz to w powtórce. Piękne forehandowe akcje z jednej i z drugiej strony, w których jednak lepszy okazał się Chmiel. Cztery, cztery, odrobił straty Chmiel. No i zobaczymy, Chojnowski teraz musi być skoncentrowany, net. Jest punkt dla Patryka. Teraz każdy z tych punkcików jest niezwykle ważny. Jest szósty punkt, no i po raz kolejny buduje swoją przewagę po podaniach rywala. Patryk Chojnowski. Ależ mocny atak Chojnowskiego. Sam środek stołu. Proszę to zobaczyć, tutaj takie krótkie piłki. Pierwszy atak, no i tutaj znalazł wolne miejsce w środku stołu. Chojnowski mógł sobie zaatakować. Zaatakował, znowu punkt. Odrzucony od stołu Chojnowski. Ależ teraz akcja na konto Chmiela. Zobaczmy już końcówkę tej akcji. Tutaj nie sięgnął tej piłki Patryk Chojnowski. Jest punkt dla Chojnowskiego. 8 do 5. No i Chojnowski bliziutko wygrania tego spotkania. Jest to 9 punkt. Dwie piłeczki dzielą Patryka Chojnowskiego od zwycięstwa w tym spotkaniu. Jest atak. Jest punkt dla Patryka. Piłka meczowa. Mecz był dla Chojnowskiego. Koniec! W taki oto sposób Patryk Chojnowski przypieczętował.